Słuchajcie, postanowiłem na tym kanale przetestować trzy najlepsze kamery, jeżeli chodzi o ten ostatni czas. Oczywiście zrezygnowałem z produktów Insta360, a mam ku temu swoje własne powody. I przetestowałem Pocket'a 3, Action 4 i GoPro Hero 12. To są moje kamery, nie dostałem, nie jest to recenzja sponsorowana, więc powiem wam wszystko, jak to wygląda. Oczywiście każda z tych kamer jest świetna i służy do mniej więcej podobnych zadań, ale trochę innych. Każda z nich ma swoją specyfikę. W tym odcinku pokażę wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o loty na Cinelogu 35. Robiłem też oczywiście wejściówki vlogowe i o tym powiem wam na końcu, przez 3-4 minuty, jak to się sprawdziło. Natomiast każda z tych kamer jest naprawdę bardzo dobra, ma świetny obrazek, tak jak powiedziałem, ma swoją specyfikę. I kupując, wykorzystując i też jeżeli odpowiednio ją ustawisz, to kupisz sobie filtry, będziesz na pewno zadowolony czy zadowolona z każdej z tych kamer. Zapraszam was bardzo serdecznie na ten epizod. Jest to szybki przegląd pod kątem FPV, ale możecie też zobaczyć, jak wygląda obrazek. Latałem z filtrem ND16, ND8 zwykle. Ustawiałem shutter speed na 1/100 sekundy, balance billy 5,5. Ostrość middle, w pokecie też przestawiłem gimbal na fast i na FPV. Dość fajnie się to spisywało. Fokus ustawiłem mniej więcej na 5 metrów, jeżeli chodzi o pocket. Dzisiaj mamy taki numer, że wziąłem Cineloga 35 i trzy kamery. Spróbuję podczas trzech bardzo krótkich lotów porównać Hero 12 z Action 4, Osmo Pocket 3. Oczywiście te kamery się trochę różnią od siebie. Każda z nich jest specyficzna, więc trudno nawet porównywać. Poprzednie próby z Gyroflow nie przyniosły pożądanych rezultatów. Miałem takie Jello, więc spróbuję dzisiaj użyć Rocksteady. W GoPro użyjemy sobie Realsteady, bo to jest ich program autorski, to jest najlepsza stabilizacja. Natomiast jeżeli chodzi o Pocket'a, to jest w ogóle inna bajka, bo tutaj mamy gimbala. To, co jest istotne, też wziąłem filtry, postaram się latać na podobnych parametrach. Oczywiście tutaj mamy trochę inne przysłony, bo jest na przykład dwójka, jeżeli chodzi o Pocket'a, dlatego założymy mu mocniejszy filterek. Mam też jeszcze z Freewella tutaj filtry do Action 4, więc fajna sprawa, dlatego że pełne możliwości są i dzięki temu możemy sprawdzić sobie, jak to wygląda. 4K w 50 i na migawce 1/100 sekundy. Zobaczymy zaraz, jak to wychodzi. Nie sądziłem, że będzie to aż taka słuchajcie, aura nas spotka na początku kwietnia, ale mamy szczęście mega do pogody i saharyjskie warunki. Super to wygląda. No tak jak teraz, powinno to działać. 16. On troszkę hałasuje, ja wczoraj latałem bobem, zupełnie inne latanie było. A tu sobie zrobimy taki spokojny cruising. Mam w tej chwili 50 megabitów na sekundę. Bardzo fajnie się lata na tej wiście z tego względu, że mam tutaj moda i teraz widzę naprawdę dobrze antenę iFlight, a tu sobie polecimy pomiędzy tymi drzewkami niziutko, bo pamiętajcie, że z Pocket'em będę też latał, a jak będę latał z Pocket'em, no to trzeba ograniczyć się ryzyko, pomimo że mam Kera, ale bym go stracił na tydzień czy na dwa. Więc latamy w ten sposób, trochę pod światło. W goglach wygląda to absolutna petarda. I tak mniej więcej minutę takiego spokojnego cruisingu. Dzisiaj nie będzie tutaj specjalnie jakichś szaleństw, bo chodzi o cenę kamery bardziej. Właśnie było szaleństwo. Ale jest ok, naprawdę fajnie się lata i jest genialnie. Te drzewka tutaj mamy super. Tu wybudowano jakąś nową ambonę, dopiero co. Latałem tutaj niedawno, z 3 tygodnie temu jeszcze nie było tego obiektu. Ale dobra, mamy. Lecimy sobie jeszcze na wprost. To wygląda super i zaraz będę wracał. Ekstra jest. Dobra, to jest pierwszy lot. Tu jest wszystko w porządku.
Oczywiście to jest sygnał, bo on jest głośny, ale lata się dość fajnie. Mam nadzieję, że będzie to w miarę. Okej, lądujemy. To macowanie magnetyczne, ono ma takie zaczepy, zatrzaski, ale sama kamera jest o niebo wyżej, gdzieś tak z centymetr, półtora centymetra, więc to ma pewne znaczenie. Można oczywiście zrobić sobie wydruk z TPU, taki jak mam dla GoPro, i wyeliminować tą całą część, ale tak jak jest w standardzie, to jest wyżej. I czasami też złapałem się na tym, że nie do końca mi się to zapina, bo magnes trzyma, a te zapadki boczne nie zawsze wchodzą. Przez tyle miesięcy było naprawdę zimno i no bieda była, tak? A tutaj nagle mogę sobie w koszulce polatać. W ogóle to jest inna jakość. Lecimy z kinologiem. Mieliśmy lecieć niziutko i sprawdzić, jak się mają kolory. No to lecimy, mijamy krzaczek. Fajnie widać, naprawdę fantastycznie, genialnie jest, muszę powiedzieć. Podoba mi się, polecimy sobie takim spokojnym slalomem. Mam moda do Visty, także jak na razie to naprawdę fajnie to wygląda. Teraz troszeczkę wieje, więc nie lata się jakoś super responsywnie. Wiadomo, że Cineup to też nie jest mistrzostwo świata, uwielbiam latać piątką jednak. I maluchami też. Ale jednak freestyle'owe drony czy long range no zupełnie inne mają przełożenie. Natomiast wiadomo, że Cinelog to jest też inna bajka. Bardzo fajny ten zagajniczek. Muszę tutaj jeszcze znaleźć jedną taką miejscówkę, właściwie to znalazłem, tylko ją zmodyfikować, żeby zrobić taki gap, taką przestrzeń, gdzie pomiędzy którą można polatać, pomiędzy gałęziami. I to też może być fajna sprawa. No, jest wiatr mocny, bo teraz czułem, że mnie ciągnie. W tą stronę opornie leci bardzo. Tak. I teraz, ciach, z wiatrem mknie. Ale bardzo fajnie się lata. Mega. Uważam, że GoPro też jest bardzo dobrą kamerą. A wczoraj i przedwczoraj ją testowałem przy zachodzie słońca około 18. Dzisiaj latam po raz trzeci z rzędu, trzeci dzień z rzędu. O zachodzie słońca i miałem też Action 4, natomiast dzisiaj jeszcze odpalę Pocketa i będzie też tutaj niezły cyrk z tym. Dobra, no mniej więcej widzimy, zrobię jeszcze jedną rundę, bo mam 14,5, to jest dobry wynik. Polecimy sobie najpierw w prawo, nabierzemy i polecimy teraz w lewo pomiędzy drzewkami, żebyście widzieli też ze słońcem ujęcia, ze światłem. Uważam, że GoPro jest naprawdę bardzo dobrą kamerą, szczególnie jeżeli chodzi o kolory. I druga rzecz, to jest stabilizacja. Jest fantastyczną kamerą. I uważam, że szkoda, że ta firma się tak słabo rozwija, nie? Akcje spadają. Ja mam trochę akcji GoPro. Poleciało mi to na łeb, na szyję. Kupowałem po 10 dolarów. Teraz akcje GoPro są warte 2 dolary, więc jest dramat. Ale nic, no tak to w życiu bywa. Dobra, będziemy wracali, bo mam 14,1, a jeszcze kawałeczek do naszej bazy. Niski, spokojny cruising, można zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. I za chwilę polecimy sobie, słuchajcie, już naszym trzecią kamerą, czyli Action 3. Nie wiem, czy tam nie dam nawet filtra ND32. Wystarczy. To trochę mi zajęło, ze względu na to, że nie tak łatwo jest uzyskać to, co by się chciało, ale jednocześnie mam nadzieję, że on będzie w miarę się zachowywał. Postaram się polatać na długie proste, bo on nie jest zbyt responsywny, jak widać, pomimo że gimbal jest ustawiony na szybki. Mam tutaj też filtr ND16, 1/100 sekundy, w miarę ok. No szału nie ma, ale w miarę staram się go tutaj dopasować. Zaraz zobaczymy, jak on sobie będzie radził. Lecimy.
Nagrywamy. Gra. No to teraz jest nawet na grani. Polecę wolniutko i spokojnie. Widzę Pocketa w ogóle. Mam go w polu widzenia. Muszę troszeczkę podgazować. Słaby akumulator, nie wiem czy jeszcze coś innego mi zostało, ale spróbuję chociaż troszeczkę nim polecieć. Wracam. Leci mi teraz bardzo akumulator. 13, 12, 9, 12. O lala. To się porobiło. Ale chyba żyje, co? Damy radę. Teraz siebie widzę idealnie w goglach. Polecimy sobie troszeczkę dalej. Muszę minąć tych państwa, bo oni tam stukają jakimiś młotkami. Podejdę też do samochodu. Rzadko chodzę i latam. Tu są drzwi. Dobra, nie nabiłem się nawet na nie z gitarą. Dobra, polecimy sobie wzdłuż pola tam dalej, do tego zagajniczka. Tu jest bardzo ładnie. Niedługo będzie więcej ambon niż tych zwierząt. Dobra, teraz jest bardzo fajnie. Wygląda to super. Jestem ciekawy, jak te ujęcia wyjdą, jeżeli chodzi o tą kamerę. Spróbuję się tutaj troszeczkę zawinąć tak w lewo. Ale w goglach to wygląda naprawdę idealnie. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało też w kamerze z Pocketa i która z tych kamer do takiego spokojnego cruisingu, bo ja nie mówię o Acro, wiadomo, że z Acro jest zupełnie inaczej, ale jeżeli mamy temat na przykład wieczorem, czy jest szansa na to, żeby Pocket pomógł nam osiągnąć fajne ujęcia. Teraz spróbuję polecieć takim cruisingiem dłuższym. Z tej lewej strony muszę się nawiązać. Polecimy tu już blisko. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze kawałek. Tu się balans bieli automatycznie zmienia. W goglach przynajmniej. Dobra, zobaczmy sobie, czy tu jest jakaś przestrzeń, żebym tu mógł przelecieć. Trzeba będzie ją zrobić. Da się parę gałęzi obciąć i będzie dosłownie, czy przyciąć nawet. Będzie bardzo fajna przestrzeń do latania. Dobra, wracam. To tyle na dzisiaj. Myślę, że wystarczy, a porównamy sobie te ujęcia i omówię je w studio. Mam jeszcze 14... Mam 14,4, czyli 4. Polecimy kawałek ze słońcem, tak niziusieńko. Zobaczymy, jak ten Pocket sobie radzi w takiej sytuacji, nie? Ekstra, przynajmniej w kamerze tej FPV wygląda to rewelacyjnie. Koniec akumulatora. 3 minuty będziemy lądowali. Starczy.
Słuchajcie, patrząc na te ujęcia, co mogę powiedzieć? Przede wszystkim Pocket jest to trochę inna kamera. Ma węższe pole widzenia, ma jasny obiektyw. Oczywiście jest na mechanicznym gimbalu, więc bardziej narażona jest na uszkodzenia. Natomiast jest to bardzo dobra raczej kamera do vlogów. Oczywiście można pokusić się o noszenie na dronie, ale sporadycznie bardziej niższe przeloty z CineWhoopem. Ja mam też ubezpieczenie DJI Carry Fresh, bo ludzie pytali się o to. Ogólnie jest w porządku, tak? Widać, że jeżeli chodzi o kolory, to przede wszystkim bardzo chłodny ten balans bieli, tak? Bo tu faktycznie niebieski dominuje, trzeba troszeczkę w postprodukcji to skorygować, trzeba ustawić sobie też inne parametry typu przeostrzenie, fokus czy ruchy gimbala, ale jest naprawdę fajny ten Pocket. Nie jest może 100% szału, ale jest naprawdę niezły. Wąskie pole widzenia to może być taka jego głównie działka, która go ogranicza. Jeżeli chodzi o Action 4, podoba mi się ta kamera, oczywiście ma też swoje słabsze strony. Ogólnie jest bardzo fajna, lepiej działa od GoPro pod kątem słabszych warunków oświetleniowych, lepiej odzwierciedla nam detale w cieniach. Ten sensor jest większy, jest dość intuicyjna, ma fajną baterię, dobrze trzyma bateria i ogólnie komunikuje się całkiem nieźle i z aplikacją, i też jeżeli chodzi o interfejs. Oczywiście ma też wady, tak? Między innymi nie ma takiej ramki do vlogów jak GoPro, czyli nie ma Media Mode, mikrofon kierunkowy na 3,5 jacka już nie za bardzo jest nawet gdzie zaczepić, więc trzeba kupować dodatkowe klatki. I to nie jest DJI, bo DJI nie ma tego. Oni preferują mikrofony bezprzewodowe. Ja nie lubię tych mikrofonów, dlatego że nie można na nich w 100% polegać. Wolę mieć coś na drucie. Ale ogólnie zarówno Pocket, jak i Action 4 są ok. Ja sobie do nich kupiłem Carry Fresh, tak jak mówiłem wam już wcześniej, bo zamierzałem latać. GoPro ma najlepszą stabilizację zdecydowanie i najlepsze kolory. Oczywiście ma słaby sensor. Gdyby GoPro zdecydowało się na sensor na przykład jednocalowy, albo przynajmniej 1/1/3 cala, tak jak DJI, to byłaby to najlepsza kamera. A tak to wygląda. Pocket ma w tej chwili najlepszy sensor. Po zmroku sporadycznie można takie ujęcia zrobić. Action 4 jest naprawdę niezłą kamerą. Obie mają niestety ten problem, że nie współpracują z jackiem 3,5 mm. Co do vlogów jest kluczowe. Nawet nie ma jak tego mikrofonu zaczepić porządnie. Natomiast jeżeli chodzi o GoPro, no to jest taka klasyka. 12 już generacja. Mówi się, że niewiele się zmieniło, a zmieniło się bardzo dużo. Wystarczy porównać sobie na przykład 8 z 12. Jest to absolutna petarda. Tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jak wasze przemyślenia, ale to jest taki mój krótki przegląd. Mam nadzieję, że był pomocny i każdy z was jest w stanie trochę skorzystać. Wiadomo, że on nie pokryje wszystkich zastosowań, trzeba by miesiąca tutaj prób, ale przynajmniej pokazałem, jak to wygląda ze strony FPV. Trzymajcie się, widzimy się na bieżąco. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!